Z notatnika kapitana Żbika, część 15. Poniedziałek. Wrócił żelazny. Z radości ucałowałem pułkownika w czoło. Wyzwał mnie od pedałów i debili i poszedł wytrzeć czoło pumeksem. Wtorek. Od razu inaczej się pracuje. Klucha wprowadza podejrzanego, ja go przesłuchuję, a paproch dezynfekuje pałkę. Same przyznania się do winy. Środa. Wpadł do nas żelazny z pytaniem, czy nie było tu wczoraj jego szwagra. Sprawdziłem. Był. Przyznał się do zdrady stanu. Żelazny mi przyłożył. A ten głupi paproch zdezynfekował pałkę. Czwartek. Uczestniczymy w akcji likwidowania przestępczości zorganizowanej. Razem z Kluchą schowaliśmy się w krzakach. Miejscowy ojciec chrzestny ma sklep z warzywami naprzeciwko komendy. Lepiej nie odcinać sobie źródła dopływu świeżych witamin. Piątek. Wezwanie na osiedle Koziołka-Matołka. Dwie bandy nieletnich obrzucają się kamieniami. Przystępujemy do akcji. Sobota. Akcja się przedłuża. Zostaliśmy otoczeni. Kapral Klucha trzyma się na froncie między śmietnikiem a pierwszą latarnią. Ja jestem odpowiedzialny za łączność i dostarczanie amunicji, to znaczy głośno krzyczę na pomoc, policja! Oraz grzebie w śmieciach w celu odnalezienia przedmiotów bojowych, butelki, puszki, nogi od stołów oraz broni chemicznej, stare ryby, odchody zawinięte w gazety, zużyte pampersy i podpaski. Niedziela. Jesteśmy wyczerpani. Klucha oberwał cegłą w czoło i wygląda jak Indianin. Brakuje nam amunicji. Wyczerpały się też środki opatrunkowe. Obwiązałem Klusze głowę moimi slipami. Od razu się uspokoił. Cóż za wstyd. Poddać się bandzie 12-latków.